Jan Olszewski zmarł kilka dni temu i od tego czasu jego dawni współpracownicy wspominają zasługi byłego premiera. Zabrał głos także Lech Wałęsa, nie wahając się wygłosić słów krytyki. Zdumiewające słowa. Jan Olszewski jest przez wielu uważany za przykład prawdziwego męża stanu. Jego śmierć w wieku 88 lat mocno odbiła się w środowisku politycznym. Prezydent Andrzej Duda ogłosił już 3 dni żałoby narodowej. Nie wszyscy jednak mieli dobre zdanie o Janie Olszewskim. Lech Wałęsa, znany z zamiłowania do mocnych słów, uznał ten moment za stosowny, by przypomnieć rodakom o pewnej rzeczy, dotyczącej zmarłego premiera. Kilka dni po jego śmierci opublikował wpis na swoim profilu na Facebooku. Mocne słowa Wałęsy. Jan Olszewski by nas zgubił. Rodacy. O zmarłym nie należy pisać źle i każdemu należy się szacunek. Dla prawdy historycznej jednak, ważna jest uczciwa ocena działań SiP Jana Olszewskiego. Gdybym posłuchał zaleceń rządu Olszewskiego, to wojska rosyjskie byłyby w Polsce do końca świata i o jeden dzień dłużej. Do dzisiaj sprawy by nie załatwiono tak, jak nie załatwiono sprawy wraku. Posłuchajcie depeszy, jaką do mnie wtedy wysłano. Jan Olszewski blisko współpracował z Lechem Wałęsą, jednak nie jest tajemnicą, że w wielu sprawach mieli całkiem różne poglądy. Dochodziło między nimi do różnych starć, z których największe miały miejsce w 1992 roku. Wtedy to, w maju, Olszewski wyraził swój sprzeciw wobec tego, aby bazy opuszczane przez armię radziecką, na terytorium Polski, trafiały w ręce polsko-rosyjskich spółek międzynarodowych. Swój udział miała tu też sprawa lustracji, której premier był zwolennikiem. Jan Olszewski obalony podczas nocnej zmiany był to jeden z powodów, z których 5 czerwca 1992 roku Lech Wałęsa wycofał swoje poparcie dla rządu, w wyniku nocnej narady z innymi działaczami politycznymi. Na wniosek prezydenta Wałęsy rząd został odwołany. Sprawa ta jest o tyle ciekawa, że uczestnicy tamtych wydarzeń przypominają, że Lech Wałęsa złożył pewną obietnicę Rosjanom, dotyczącą baz. Chodziło o umożliwienie tworzenia spółek polsko-rosyjskich joint venture. Ich zdaniem Rosjanie chcieli wnosić do spółek mienie z ich opuszczonych baz, które z kolei były własnością Skarbu Państwa Polskiego. Sprzeciwiał się temu m.in. premier Jan Olszewski, uważając, że Rosjanie, opuszczając nasz kraj, i tak ograbiali go tak bardzo, że nie mógł pozwolić na więcej. Żałoba narodowa w związku ze śmiercią byłego premiera rozpocznie się w najbliższy czwartek o godzinie 12. Potrwa do soboty do 18:00.